Witam Was bardzo serdecznie kochani Zostałem poproszony o to Żeby nie mówić pszczółki moje kochane Podobno jestem mało poważnym redaktorem Jak mówię pszczółki moje kochane To hmm. powiem po prostu witam serdecznie Witam z wszystkich, mamy gościa dzisiaj Jak zapowiadaliśmy, jak widzicie już też na pewno Gościem naszym jest Krzysztof Dałkrzewicz i to jest dwudziesty piąty, czyli ćwierćsetny słowo, które sami wymyśliliśmy, ćwierćsetny odcinek naszego podcastu, czyli Pytcastu, Nasz gość wyjątkowy, którego możecie, ktoś nie, jeżeli ktoś nie kojarzy, to, to, to przybliżymy. Twórczość jest z pewnością znana większości z Was, może nie tym najmłodszym młodziutkim pszczółeczkom, ale większości z Was na pewno. Krzysztof Dałkrzewicz jest uznanym satyrykiem, scenarzystą, autorem tekstów piosenek oraz aktorem, którego inteligentny humor i błyskotliwe komentarze na temat polityki i społeczeństwa od lat bawią i skłaniają do refleksji polską publiczność. Jego praca, jeszcze skończę chwalić, jego praca zarówno w kabarecie, jak i w innych formach artystycznych zdobyła szerokie uznanie i szacunek. Dziś będziemy mieli okazję porozmawiać z nim o jego karierze, spojrzeniu na współczesny świat satyry oraz o tym, jak zmieniała się polska scena kabaretowa i polska scena w ogóle, bardzo serdecznie witamy. Widzicie Państwo, ja w ogóle jestem wzruszony tym, że zostałem tutaj zaproszony i że na przykład gospodarze gazetami wysłali stół. Po prostu to jest tak wzruszające, bo czuję się tak, jak na Malinie po prostu. Bardzo dobrze, tak właśnie właśnie od rana się staraliśmy, tak żeby taki właśnie nastrój tutaj wywołać. Tak. Ksenia Kodymowska jest z nami oczywiście również oraz stereotypowy typowie Andrzej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już jesteście z nami też na naszym hotchacie, na którym wysyłacie pytania. Możliwe nawet, że będziecie mogli dzwonić, ale nie wszystko naraz. Pytań już jak już pojawiło się, się bardzo dużo. No, i, i, i pytają oczywiście, no nie chcieliśmy się na tym skupiać, mm. bo tyle jest tematów, ale oczywiście pytają o, jak to nazywa młodzież Indbe bez panem Jaconiem, czyli tą sytuację. sytuację może inaczej zaczniemy. Za, ja najpierw opowiem, za co ja wyleciałem z podobnego programu. Mm. Ja na przykład byłem prowadzącym przez jakiś czas programów w telewizji. Mm. I ostatnia rzecz. Że... to czyli konkurencyjna Tak myśli, jest, konkurencja, ścisła konkurencja. Ja na przykład m, zadałem takie pytanie, znaczy, taki, taki, taka była moja puenta, Jakiejś sytuacji powiedziałem, no, miejmy nadzieję, że w sądach jeszcze jest jakaś sprawiedliwość. No to była ostatnia. To była ostatnia, ostatnia rzecz. Tak twoja puenta. Ale, 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 ale w, w pewne rzeczy, w pewne rzeczy faktycznie w pewnych telewizjach mówić nie można. Czy świat stanął na głowie, co to się stało? Co to się stało? Czy żyjemy w większej cenzurze, tak jak zaczęliśmy już rozmawiać przed programem, czy teraz jest większa cenzura niż była za czasów PRL-u? Kiedy musiał pan wymyślać też takie, takie triki, jak hotel, nic na przykład, żeby przemycić jakiś żarcik. Teraz czy da się przemyślić te żarty, czy w ogóle trzeba uważać, bo zrobiło się żartowanie jak chodzenie po polu minowym? Teraz się nie da w ten sposób, dlatego że kiedyś była instytucja cenzora. Mhm. Pan cenzor brał tekst i mówił, o niestety, panie Dałszewicz, ale z tego musimy zrezygnować, mhm. bo to narusza interesy socjalizmu i tam... Albo i nie. A w tej chwili, w związku z tym, co się dzieje, każdy jest cenzorem, mm. dlatego że po prostu musi uważać na to, co puści, bo jeżeli puści, mm. czy powie jedno zdanie więcej, tak mm. jak powiedział pan, to automatycznie się wylatuje z roboty. W związku z tym, w obecnej sytuacji społeczno-politycznej, cenzor byłby błogosławieństwem, szczerze mówiąc. No ale zobaczymy. Nie no, ja szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, właśnie najgorsze, co może być, to chyba dać się tak sformatować, żeby, żeby faktycznie nie używać tych słów w ogóle zakazanych, żeby po prostu grzecznie sobie w, tej, w tym sformatowanym przekazie funkcjonować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś na przykład m, takiego mnie ma skądś przepędzić mm. za to, że sobie zażartowałem, to cieszę się, że zostałem stamtąd przepędzony. Natomiast niewątpliwie żyjemy w czasie jakiejś takiej, nie wiem, czy rewolucji kulturalnej, czy, 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 czy można tak to w ogóle nazwać. Natomiast zastanawiam się, czy, czy to jest po prostu moda. To znaczy, no, wiadomo, o pewnych rzeczach nie możemy mówić, ale pewne rzeczy, które wymuszają pewne absurdy tolerancji, na przykład to, że biologiczni mężczyźni startują w igrzyskach, czy mają startować w igrzyskach, czy i, i jakby. Mm, w jakiś sposób zażartowanie z tego, czy powiedzenie, może nawet nie zażartowanie, ale powiedzenie z tego w jakiś taki sposób nie do końca chwalący, to może spowodować, człowiek właśnie zostanie, ktoś teraz mówi, skancelowany. Wie pan, ale użył pan dobrego słowa moda. Hmm? Na wszystko przychodzi nowa moda, i ta moda prędzej czy później mija. W Stanach Zjednoczonych zaczęła się ta kultura. Walks, tak tak, zwana, ta. Zaczęli ubijać wszystkich, kto, którzy mieli jakiekolwiek inne zdanie. Tak, tak. Ale w tej chwili syndaperzy zaczęli podnosić głowy hmm. i, i bić w drugą stronę, hmm. ponieważ jakby już przestali się bać tego. Hmm. Dlatego, że tworzący te kulturę wykluczenia, mm. poszli o jeden most za daleko, w mi się. Mm. Bo niech Pan zobaczy, że w ich towarzystwie tolerancja działa tylko w jedną stronę. Tak. Masz być tak, tolerancyjny oczywiście. w ich stronę. Jeżeli nie jesteś, to jest, jesteś mm. do ubicia. Jeżeli jesteś do ubicia, no to jest to takie, bym poglądy lewackie i to mm. stalinowskie. Mm. Pan to jest świetny dowcip na rekord historii. A dowcip to był z czasów stalinowskich właśnie, jak jeszcze funkcjonował w Beria, ci wszyscy. Dowcip był taki, że trafił obywatel do Nałubianki. O 6 rano go zwinęli z domu, przywieźli i... Młodzież może nie wiedzieć, to taka na objawia. Najgorsze więzienie polityczne No i przywieźli go. I, i siedzi taki towarzysz, leitant młodzież powiem, że to porucznik tak. no, po rosyjsku. A to jest to nie ma dziwny system, bo na przykład jest lejtnant porucznik, lejtnant kapitan, w ogóle lejtnant ma. Lejtnant generał, tak. nawet lejtnant marszałek. I... Brzmi jak, brzmi jak późną nocą. Late night, ale to nie o to chodzi. No i ten biedny obywatel, którego KGB KG zwinęło, zapytał tego lejtnanta coś tam, o co ja jestem podejrzany. A towarz lejtnant wziął pod rękę tego obywatela, podprowadził do zakratowanego okna i powiedział tak, widzicie, tych ludzi, którzy chodzą na ulicy? No widzę. Oni są podejrzani. Wy już jesteście skazani. I wie pan, i podejrzewam, że momentami ta kultura wykluczenia działa na identycznych mhm. zasadach. po tak, wystarczy rzucić. I to naprawdę ludzie, tak jak Scott Adams, autor Dilberta, kultowego komiksu, które zostają skancelowani za naprawdę rzeczy. On tam, zdaje się, powiedział, że coś coś, no coś na zasadzie. Powiedział w ogóle, poruszył temat, że osoby o białym kolorze skóry. Mogą być czuć się bardziej zagrożone w pewnych miejscach. I że jakby jedyną wskazówką dla takiego człowieka w takich miejscach jest uciekać. Jeżeli. No i po to, że on powiedział, jakby, że należy uciekać przed Czarnoskórymi, jakby nie do końca to powiedział, ale tak wysnuto, sprawiło, że facet w ogóle z w jego komiksy ze gazet na całym świecie, zniknęły, został za to, to zupełnie skreślony. Ale zastanawiam się nad, nad czymś innym, no bo tak, pan ma dużo do czynienia, dużo do czynienia miał ze sceną kabaretową mm. i obserwował, jak ten kabaret się w ogóle zmienia od tych czasów prl gdzie kabaret w sumie dość wartościowy w odróżnieniu od niektórych rzeczy, które mieliśmy za PRL-u, które były zupełnie do kitu. Kabaret mieliśmy całkiem niezły. Może też dlatego, że trzeba było się kryć z pewnymi żartami. Trzeba było tego cenzura głupiego, cenzura głupiego oszukać. A teraz kabaret jakby na, na, dwie, na, na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony mamy stand-upy, które są może i śmieszne, ale na maksa wulgarne. Na maksa. A z drugiej strony mamy, no co mamy właśnie? Mamy faceta, weluce i ha 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 no tak. nie Mariolka i z tego ludzie ale zamiast jak... śmiechu jest rechot jak to niby można pogodzić to że wszyscy najbardziej śmieszy Polaków jednak facet przebrany za babę z tym że nie wolno jakby nawet no nawet no nie mówię na żartować bo przecież wiemy pan tutaj nie żartował absolutnie pił nawet do jest, tylko zdaje się pił do w ogóle y, tego co powiedział Jarosław Kaczyński prawda że raz jestem chłopcem raz mm. dziewczynką I, i jak to można pogodzić to święte oburzenie z powodu tego że komuś może przejść w ogóle przez myśl że ktoś miałby zmizgenderować y, 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 jakiegoś człowieka z tym że rehoczemy najbardziej z tego właśnie Mariana czy Marianki czy jak to się no nazywa No tak ale to y, y, na ta pracy Różnych mediów nad takim widzem, którego to bawi. To się zaczęło, wie pan, w Perelu. Chyba to się zaczęło. Nie wiem, czy to prawda, ale mi się wydaje, że może nawet w epoce kamienia że jakby pierwszy żart to był taki, że jaskiniowiec pokazał go i wszyscy, A drugi żart był taki, że sobie wziął jakiś tam coś, przyczepił i powiedział, o zobaczcie, jestem teraz kobietą, a nie wiem, czy znowu oni zrobił I to był drugi żart. w latach, na początku lat 90. miałem taki program na tronie, w drugim programie telewizji. Później u pana Krzysia. I jak robiłem te na tronie, pierwszy sezon bardzo fajnie poszedł, drugi sezon bardzo fajnie poszedł i trzeci sezon przyjechaliśmy z Jerzym Garsteckim, który był. Producentem i reżyserem podpisać trzeci sezon. I trafiliśmy do m, pani y, Ambroziewicz, która była prawą ręką y, pani Niny Terentów, mm -hmm. która wtedy urzędowała w dwójce. I pani y, 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 Ambroziewicz mówi do nas tak. Panie Krzysiu i panie Jureczku, y, my mamy taką prośbę. Z, Nineczką. Mm. Bo ja byłem wtedy ulubionym artystą, więc w ogóle byłem krzysiem mm. Nineczką. i Nineczka ma taką prośbę, gdyby w tym nowym sezonie Pan trochę zszedł ze swojego poziomu. O. Dlatego, że publiczność jest widownia, jest coraz bardziej taka prosta. Ona potrzebuje prostych żartów. Także gdyby pan troszeczkę wie pan. Postarał się, to bylibyśmy szczęśliwi. I ja wtedy powiedziałem: Wie pani, co? Od prostych żartów macie prostych artystów. Panie Jureczku, dziękujemy za współpracę i wychodzimy. I tak się skończył program na tronie. Pamiętam, przyjechałem na Mazurę do siebie niedaleko w jeziora Kalwa, do NART i proszę pana. Następnego dnia rano, piękna pogoda. Była. Usiadłem na tarasie, wziąłem piwo z lodóweczki. O pi to była piąta rano, bo trzecie. Człowiek... O piątej rano. Nie naśladujcie, nie naśladujcie naszego gościa. <grym> nie róbcie tego w domu. <grym> bo człowiek pisząc taki program jak na tronie, który się ukazywał co dwa tygodnie. Wstawał tak wcześnie jak rolnik do obory, żeby wydoić krowę, po prostu, bo trzeba było wziąć, napisać teksty, szukać tematów, zrobić muzykę do piosenek, później jeszcze pomyśleć o wykonawcach i później to wszystko nagrać. I to była piguła przez dwa tygodnie. A ja tu nagle się obudziłem, nie, nie muszę. Wypiłem sobie piwko, drugie wypiłem i powiedziałem nigdy więcej nie wpuszczę się w taki kanał, jeżeli chcę być przynajmniej odrobinę wolnym człowiekiem. Ale y, zostało mi w pamięci to, co pani Ambrodziewicz wtedy powiedziała, że po prostu potrzeba i te wszystkie telewizje zaczęły w tę stronę ewoluować. Że głupiej. Że, że, że głupiej to lepiej. A mało tego, dla redaktorów bezpieczniej. To hmm. też jest lepiej, wie pan. Więc sporo osób lepiej. Mało tego, w tym samym czasie grałem jakiś koncert w, z okazji Dnia Nauczyciela w Bytomiu. Bo zapamiętałem jakiś duży zespół szkół, i pani dyrektor taka właśnie z tego pytania, taka wyfiokowana, wie pan, to taka fryzur, taki afro, to tam nie, nie afro, tylko Bóg wie co to Duża tak. fryzura, bo... duża fryzura, tak, tak. Przyleciała panie Krzysiu, wie pan, bardzo byśmy prosili, żeby pan troszeczkę tak zszedł z szedł tej polityki takie jakieś żarty, bo tutaj nie tylko ciało pedagogiczne będzie, ale i panie z obsługi, w związku z tym, żeby się wszyscy dobrze bawili. To wszystko. I ja tej pani powiedziałam, że owszem, proszę uprzejmie. Później zagrałem wszystko dokładnie to, co chciałem zagrać. O. Ani jednego słowa nie zmieniłem. I żeby było śmieszniej, to Panie z obsługi przyszły mi podziękować za to, że tak świetnie się bawiły, że ich ktoś nareszcie poważnie potraktował. Bo ci ludzie, którzy oglądają do dzisiaj rzeczy gówniane, za oni nie stracili rozumu. Wie pani, tak zostali wychowani. Tak oni psze? cały czas próbują być tak wychowywani, mm. co jest w dyktaturach rzeczą normalną, bo tak Orban praktycznie prawie cały naród węgierski wychował. Mm że najlepiej, żeby szli do szkół zawodowych i później byli robotnikami nie zawracali sobie głowy myśleniem, bo myślenia on jest. I towarzysz Kaczyński u nas chciał zrobić to samo. Ale bo... czy wiemy, że tak jest naprawdę? Czy to też jest tak, że padliśmy takiego... Bo, bo jest to takie trochę tak jak mm, z jednej strony właśnie Kaczyńskim straszą, że on chciał doprowadzić takiej zupełnie dyktatury i tak dalej. Tak z drugiej strony straszą tymi właśnie liberałami, czy ludźmi o bardziej lewicowych poglądach, że oni to by chcieli w ogóle, żeby tej Polski nie było, że oni to by chcieli sprzedać. I ludzie w to naprawdę wierzą. Tak jak, tak jak niektórzy wierzą w to, że naprawdę, nie wiem, Kaczyński chciał zrobić jakąś zamordystyczną dyktaturę, tak niektórzy wiedzą, wierzą naprawdę, że ludzie, nie wiem, pańscy koledzy chociażby yy, z programu, oni by chcieli, żeby w ogóle tą Polskę sprzedać Niemcom i... i czy, to, czy to warto wchodzić w takie... Hmm. Czy to nie jest tak, że trochę się daliśmy zwariować? Czy to nie jest tak, że po drugiej stronie są jednak ludzie, którzy na mniejszym lub większym poziomie mogą rozmawiać? I czy to nie jest trochę tak, że ludzie... Są. właśnie daliśmy się... Są tacy hmm. ludzie, tylko jeszcze się boją. Hmm. Jeszcze po prostu nie, nie są w stanie się określić. Yy, dlatego, że wie pan, yy, obojętnie co mówić o Jarosławie Kaczyńskim, dla mnie to jest taka... Yy, Karykatura dyktatury. Dlaczego karykatura? karykatura, bo dlatego, <laughs> że... dlatego, że... Dlatego, że wybory przegrał i oddał władzę. No, no, to no, to za dyktator. No, no, wie pan, i u, mówmy się, że jeszcze nie wiadomo, A czy oddał. Właśnie, oblał, właśnie, jesteśmy, jesteśmy w bo, przeddzień, właśnie. Bo, właśnie. Bo, bo, i, m, m, krążą jeszcze teorie spiskowe, tak. że może się coś trzynastego stać, Aha. że może nawet ju, w poniedziałek, no, ja, wie pan, ty, ja... ja... Jaki był no nie, no bo, no, bo, piet, no, bo yy, krok drugi, nie mylę, dru, pierwszy krok konstytucyjny, drugi krok konstytucyjny krok. będzie. Drugi tak, będzie chyba miał miejsce w środę we wtorek jakoś na parę dni w każdym razie. 12, I wszystko, no jeżeli nie, jeżeli poparcia nie zdobędzie absolutorium rząd Mateusza Morawieckiego, na co się nie zanosi, to powinien teoretycznie powinien wskazać kandydat opozycji, ale nie musi też. I wtedy jeszcze jeszcze coś, jeszcze, jeszcze konkret. No ale to wtedy większość parlamentarna sama zgłasza, czyli i tak do tego dochodzi. Ale ludzie mają różne scenariusze, boją się czekać. Ale nie, wie pan, mm. bo jeszcze funkcjonuje coś takiego jak teoria spiskowa. O, więc, coś tak. więc teorie spiskowe mówią, że może 13 grudnia powtórzy się 13 grudzień. A jakiś że co na ulica? Że, że nie że, będzie teleranka. Że, że tak, że nie będzie teleranka, tylko tak. będzie błaszczak z kolei. Mm. Wie pan, różne rzeczy. Mm sobie ludzie przed snem wymyślają albo po pijanemu, mhm. albo Bóg wie w jakiś sposób. Mhm. Także przeżyjmy i zobaczymy. A jak się okaże, że oddadzą władzę i bez problemu, I to co wtedy? To nie będzie głupio? O tym wszystkim, co mówili, o dyktator Kaczor. Mhm. Nie? nie wiem. Wie pan, <laughs> co będą myśleć ludzie? Ja się będę cieszył. Mhm. No ja to, mam coś takiego, że no... Y Trochę bo zawsze Nie chcę być wykorzystywany przez żadnego polityka. Zawsze na to uważam, dlatego że oni, to są jednak ludzie, którzy mają no, ogromne interesy, za tym idą, prawda? Ogromne, jakieś własne i, i, i znaczy, politycy. Mhm. Czy, czy, czy no, do końca po pierwsze nie wiemy, co tam w tych, w tych zaciszach gabinetów, o, 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 o czym jest rozmawiane, do końca. O Kasie. No, o Kasie, ale my, dalej nam nic nie skapuje z tego. No, czasem nas zaproszą no, nie, takiego... no, przepraszam no, bardzo, jak? 500 plus. No tak, no to wie będzie pan, 800. A ja, a ja no to te teraz 800, a ja 13 emerytura. Da, a prawda, właśnie, właśnie. emerytura. Podobno mam lekarstwa za darmo, wie pan, co o, wejdę To tak. się nie sprawdza, ale no. podobno mam, więc no. mam, nie wiem, może aspirynę, może coś, kurde, no. wie pan. Cholera, wie Natomiast y, y, ja coś panu powiem. Mnie to już. Szczerze mówiąc swoje przeżyłem, mam dosyć sporo spotkań, o. mam jeszcze koncertów, mam publiczność, którą sobie wychowałem. Na, na co dzień gram w Ochtatrze okresie jandy, uh -huh. także się tam pojawiam, ta publiczność przychodzi. Dam sobie radę w życiu. Tam, czy mnie ktoś ubije, czy nie ubije, to wie pan, ja się do końca swojego życia doturlam. Uh -huh. Natomiast po prostu mam sporo dzieci. I chciałbym, żeby oni już się m, 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 trochę swobodniej w tym życiu czuli. Jedno dziecko nawet pomyliłem z panem, bo na Twitterze oznaczyliśmy pana w naszym, w naszym poście, że będzie pan gościem, się okazało, że nie oznaczyłem pana, tylko syna chyba. Tak, tak. Syna, ale strasznie podobny. <laughs> A to zależy, który. <grym> Sen podobny. Są wszyscy podobni do mnie. A tych synów mam trzech. O, o, o. Córki dwie także. Ale chodzi o, o syna Krzysztofa. No, tak. Krzyś jest, no, on się urodził samorządowcem mm. i y, tak. bo, po prostu robi w tej chwili w samorządzie w u, Ursusie. Także mm. y, jest mocno zaangażowany. Jestem bardzo z tego dumny. Ale mam córkę, która jest diakonem Kościoła szwedzkiego w, w, w Sztokholmie w kościele. Do tego też chcieliśmy dojść <grym pasuje> jak najbardziej. Natomiast. Tak, że my, 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 no, mam dosyć spory rozrzutnie Dubori z Pogratulować dzieci, oczywiście, no, yy, jak patrzy się na, na nasze pokolenie, no my tutaj. Każdy z nas ma jedno dziecko, tylko że nie, 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 nie razem. Znaczy, w sensie nie tutaj, nie stanowimy poliamerycznego związku. Pan tych dzieci piątka, i tak sobie myślę, coraz mniej nas Polaków, ale nie tylko Polaków, coraz mniej. I chciałem tutaj taką taki mały wrzutkę filmową zrobić. Otóż, yy, taka jest sytuacja w Korei Północnej, o której niektórzy też bardzo lubią nawiązywać, porównywać, czy właściwie, czy nie, do Polski, moim zdaniem troszkę na wyrost. W każdym razie, Kim Jong-un. Publicznie zapoznał się z danymi demograficznymi koreańskimi. No i z tych danych wynika, że za mało, że za mało jest dzieci, że za mało się rodzi tych Koreańczyków jaki sposób to wygląda? Możemy zobaczyć. Już właśnie widzimy. Widzimy, no, widzimy. widzimy. Otóż aha, zapoznaje się. Lampa nam zasłania. Możesz lampa, się Abdul zasłania, Wiś, lampa. wisi mu lampa. O proszę bardzo. Tak. Tak. Tutaj właśnie zebrane panie, to jest takie audytorium. Nie wiem dokładnie z jakiego powodu to audytorium, ale tego S zapoznania S się. Surogatki. Tak, i Kim jong czy zapoznaje się, przepraszam. Zapoznaje się tak. i płacze. Nie, on płacze, bo się zapoznał, że tak mniej się rodzi. O matko, moja. I u nich się i, i nie, nie ma takiego że u nas, 500, plus, 800, plus, żeby było więcej dzieci nie, wychodzi lider i płacze, może teraz jak marszałek który jest marszałkiem, to może to jest sposób żebyśmy się bardziej rozmnażali, żeby było nas więcej w tych ciężkich czasach, że to wyjdzie rzecz... po prostu zapłacze, i Pan ludzie... Pan chce, żeby hołownia płakał. On już płakał. płakał już, już raz to zrobił. Raz no, skoro Kim Jong-un płacze, no to, 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 to liderom chyba nie, nieprawda. Nie, nie jest to, to Tylko chyba Tylko tam nawet zdorzonego. 800 plus, słuchajcie, by nie pomogło, bo co z tego, żeby dali te pieniądze, jakby tam ludzie nie mieli co kupić. No właśnie. No ale czy to nie jest dobry sposób, żeby po prostu ludzie tak kochali swoich polityków. Że gdy ten polityk po prostu jest smutny, to ludzie robią coś, raczej robią wszystko, żeby, żeby on się nie martwił. Trzeba no. byłoby bardziej nastraszyć. No, Kim Zemku się kocha tak, jak się kochano, jak się kochało Stalina, Lenina. i tych jeszcze, no, Tak jest, nie kochasz, to po tobie i mhm. już. Zdaje mi się, że ta polityka w Korei jest dokładnie taka sama. Więc... No, ale Stalina byśmy nie zobaczyli, jak płacze. On to raczej pozował na takiego, co nigdy Łzy nie uronił. A tutaj. Nowe środki polityki międzynarodowej. No ale zostawmy te dzieci na, na, na razie. Zanim mamy trochę czy, pytań od naszych słuchaczy, ale zanim to, to chciałem powiedzieć, bo podczas PRL-u też bywało, że miał pan nieprzyjemności za jakiś żarty. Było chyba nawet y, y, z, y, zdaje się, że przestał pan piastować jedno stanowisko ze względu na, na właśnie cenzurę. Dokładnie. To, to był... znaczy, wie pan, to nawet nie za cenzurę, tylko myśmy zrobili nie wiem pod jakim wpływem, mm. może nawet pod wpływem alkoholu. Mm. <grymne> Zrobiliśmy pierwszy ogólnopolski festiwal piosenki antyradzieckiej A? w Zakopanem w uh -huh. roku 1977. Proszę pana, to naprawdę był głęboki PRL. I myśmy zrobili to z kabaretem Klika z Bydgoszcz. Po prostu było chyba z 18 piosenek, było z 11 wykonawców. Wszyscy odbywa... poszli siedzieć. <laughs> Nikt nie poszedł siedzieć, bo akurat w tym dniu UB za czymś ganiało m, 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 poza Zakopanem. Także nic nam złego się teoretycznie wtedy nie stało. Dopiero no. później zaczęły być jakieś tam reperkusje. Jakieś reperkusje. No takie, że w efekcie przestałem być dyrektor... dyrektorem Domu Kultury, ale... Szczerze mówiąc, też nagrabiłem, żeby nim nie być, bo gdybym trzymał mordę w kubeł po tym zakopanym, to może jeszcze bym był tym dyrektorem. A się pan chwalił? No to, nie, nie, nie chwaliłem się, tylko po prostu postanowiliśmy tę imprezę przenieść na grunt Warmii i Mazur. I w Akademii Rolniczo-Technicznej zrobiliśmy koncert dla studentów entuzjastycznie przyjęty. W związku z tym zabisowaliśmy piosenkami z tamtego w festiwalu, a tam były piosenki, na przykład balada o Gagarynie, która się kończyła zwrotką i tylko szkoda, że w noc kwietniową, ciągnąc za sobą smród spalin, w kosmos wyleciał niecały związek, a tylko jeden Gagarin. I proszę pana, takich piosenek było od groma. W, 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 w ogóle przebojem był, była piosenka kliki nie oddamy Chinom Związku Radzieckiego. Później wykonaliśmy tę piosenkę Nie oddamy Chinom Związku Radzieckiego na 35. urodzinach świętej pamięci poety Adasia Kreszmara. U niego w domu walei róż przy otwartych oknach. A z jednej strony był, jak pan wie, komitet warszawski, a z drugiej ambasada czeska. I zrobiliśmy teret egzotyczny, który się składał z wieży, Andrzej Marek to taki wybitny kompozytor wówczasny Wojtek Karolak nie muszę panu mówić, kto to jest, i ja, i zaśpiewaliśmy na trzy głosy, udając tercet egzotyczny. Nie oddamy kosygina. Sam nie pamiętam no. w, w ogóle całej tej piosenki za tym pustym, wielkim miasto jest ogromne, w nim nachalny człowiek mocno szczerzy kły w noc upalną, w ulepili wielką bombę, by czerwonym na jej widok ciekły cel... Takie rzeczy no. się wykonywało wtedy, proszę pana? Ale jednak, czy. I, no i wtedy, niestety, UB nas po prostu dopadło, bo już nagrywali. Wtedy nie chłopaki. kancelowali, tylko wtedy po prostu pałowali? No, nie, nas nie spałowali. Natomiast hmm? y, 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 przestałem szybko być dyrektorem Domu Kultury, ale i tak bym prawdopodobnie prędzej później wyjechał, bo już wiedziałem, że to, co robię teraz, to będę robił. No I tak to się skończyło. Czy to była taka najboleśniejsza historia w karierze? Czy jednak to by się skancelowanym, to coś panu przydarzyło i żonie. Ostatnio, czy to jakby, może dlatego, że, że świeże, ale czy to było takim najbardziej przykrym wydarzeniem, najbardziej nie wiem, niespodziewanym. To jest absurdalnym. Absurdalne. To, tak. to jest, to jest. Problem polega na tym, że ja parę razy ryzykowałem i wiedziałem, że obrywa no. i, I wie pan, i obrywał, bo na przykład w swoim czasie występowałem w koszalinie na tym letnim kabaret się... Kabaretem? Coś takiego? Nie. Tak, taki letni festiwal kabaretów A. w Koszalinie. To jeszcze było wtedy, Leszek Miller był mm. premierem i była afera Rybina. Mm. Ja napisałem wtedy pastisz, te piosenki Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd. I ta, mm. ten refren był dedykowany Millerowi. No, a sama piosenka była o tej całej aferze. Pani Terentiew nie chciała, żeby ta piosenka została o. wykonana, w związku z tym na próbie zaśpiewałam co innego, a wyszedłem na scenę, a szło na żywo. To jak Nirwana w MTV też tak było. Wie, więc mnie, no i teraz. W wziąłem, za, zaśpiewałem, a ze mną 4 tysiące osób ucieka i skoro się bo potem będzie wstyd dedykując to panu premierowi Millerowi. I pani Terentiew siedziała, pamiętam, w drugim czy trzecim rzędzie i jej ta twarz taka się no. robiła coraz bardziej seledynowa. <noise> I później skończyliśmy ten program e, i na bankiecie ona podeszła do mnie i powiedziała, panie Dałkrzewicz, no. od razu przeszła na mnie no. panie Dałkrzewicz, e, nasze drogi od dzisiaj się... Rozeszły. I rozeszły się naprawdę. I rozeszły się naprawdę. Ale ja. z tym milem Ale wie pan, ale ja wiedziałem, co ryzykuję. Wtedy wychodząc na scenę, ale chciałem to zaśpiewać, bo po prostu taka, taka była we mnie wola. Ale to były w sumie z jakiegoś tam punktu widzenia piękne czasy, dlatego że wszyscy mogli się jednoczyć, tak, tak jak się zażartowało z Millera. No, Polacy, no, no, no wszyscy byli tak cięci w pewnym momencie na tego Leszka Millera, no, że to naprawdę jednoczyło. A w tym momencie się zażartuje z Kaczyńskiego, to ci się obrażą, co, prawda, co, 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 lubią, co go lubią. Ci zażartuje z Nie. Tuska, to ci się obrażą, co lubią Tuska. Ale wie, wie pan, wracając do tej no. rozmowy, którą zaczęliśmy a propos... Szkła kontaktowego. Mhm. Pokazałem o tym, co mówiłem, co, co zrobiłem w tym koszalinie. To była moja wola. Mhm. Moja wola, moja świadoma wola. Wiedziałem, w co się pakuje. Jeszcze parę razy takie same numery wykonywałem i muszę panu powiedzieć, że nie mam do siebie żadnych pretensji z tego powodu. Natomiast tutaj, co się wydarzyło w szkle kontaktowym, to jest dla mnie absurdem. O? Dlatego, że, wie, wie pan, ja w swoim życiu napisałem chyba ze 35 książek albo 36, nie, nie wiem, nie liczę. Natomiast w jednej z pierwszych książek bo, bo sprawdziłem sobie na wszelki wypadek w, wczoraj, jednej z pierwszych książek wydanej w roku 1996. To są opowiadania pod tytułem Prawdziwki i Zmyślaki. Uh -huh. Drugim opowiadaniem jest Zabić HIV. Uh -huh. Opowiadanie o tym, jak kołtuństwo próbuje y, 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 zabić. Y, Chorych na AIDS w naszym kraju. No tak, to były te czasy, kiedy Marek Kotański, który do chorym na HIV pomoc dostarczał był. No, czasami no, no wręcz, wręcz siłą go chciano przeganiać, bo ludzie się bali, że, no i, że w sąsiedztwie i wsi, jeżeli się pojawią chorzy na HIV, to on jakoś magicznie się zarażał tym hiv Później. No śpiewałem piosenkę Hańba, Hańba, Zdrada, Zdrada. Już nie mówię o tym, co w listach do hrabiego się pojawiało. Była ta piosenka Hańba, Hańba, Zdrada, Zdrada, że, że gdy przemawia gej, to się z niego śmiej, e, bowiem każdy z nas ma gdzie indziej pas. Gej to w sejmie ktoś z odmiennego stada, a więc Hańba, Hańba, Zdrada, Zdrada. Bo jaki w sejmie lech, tak i, bo jaki... Tak. Nie, 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 nie pamiętam w tej chwili. Mhm. Y, czyli taki w kraju lek. Coś, coś tam było. Czyli tak trochę z tej nienawiści polskiej pan podsumiał kołtuństwa. No. Y, ale cały czas y, y, to wszystko opowieści wokół, y, że tak powiem, y, kultury wyklętych, y, 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 mhm. y, można powiedzieć. Napisałem piosenkę, którą śpiewa ze, mnie, ze mną cała sala na każdym koncercie, to jest ballada o wyklętych kredkach. Mhm. Która dokładnie jest no tak. też, gdybyście sobie Państwo o, posłuchali, obejrzeli, o tym samym, czyli ja od samego początku jestem obrońcem tych ludzi. Mhm heteronormatywnych, nienormatywnych, przyjaźnie się z gejami. Ale w no, ramach ma, to... rozwijania się walki o tolerancję, walka zaostrza się. Ale wie pan, dlatego niech pan zobaczy. Myśmy rozmawiali wtedy, śmiali się z Kaczyńskiego, który mówił, tu siedzi no. Zosia, jutro będzie Zygmunt z samego A, tak, rana tak, tak, tak. i to wszystko. I... Swoją z... drogą, czy tak. Kaczyński też nie mógł sobie tak zażartować? Być może nawet, ale nie znam go z takiego poczucia humoru. Mhm. Wie pan raczej ja myślę, że to, co wcześniej mówił, mhm. no ale y, 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 pies go ganiał za przeproszeniem. No. Ale widzi pan y, to, co zrobiono w chwili, kiedy Pan nawiązał do słów właśnie Jarosława Kaczyńskiego w, tym, w tej mijance tak zwanej, tak, pod koniec skła kontaktowego y, z Panem Krzysztofem Jaconiem. Y, to co potem się wydarzyło, to. No, ja do dzisiaj nie jestem w stanie tego pojąć, jak można w ten sposób potraktować Pana po tylu latach współpracy i w jaki sposób zarówno... Nie no, no to, no. to, to znaczy, może bardziej, mnie to najbardziej też zdziwiło to, że pan przecież, ewidentne było dla każdego, że to jest... No nawiązanie, tam tak? Beczka, No, no tak, tak, prawda, tak. Ale że jakby nie przyjął ten pan przeprosin, to było dla mnie dziwne, że tam, oh. on, no gdyby pan mu tam nie wiem, udusił matkę czy coś, no psa porwał, ale to ja rozumiem, ale z czegoś takiego powiedzieć, że to ja, no... Poszedłem, tak, tak. przeprosiłem, powiedział, że przeprosin nie przyjmuję. Mało tego, wie pan, podobna sytuacja wydarzyła się jakiś czas później, też ponieważ pan Jacłań zaatakował Aleksandra Kwaśniewskiego. A, to A, A tak, córka. Mówiący że... nie on, tak. jego, 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 Tak, że jego, on... bo on powiedział, że, on, że Aleksander Kwaśniewski że on... nie ma prawa do marzeń o, wnu tak, o wnukach, tak, tak. skoro córka mówi, że nie chce nie mieć, mieć nie, czy nie chce, czy nie mhm. może mieć dzieci. Więc po prostu, jakby zabronił Kwaśniewskiemu marzyć. Hmm. I niech pan y, y, zobaczy, czy to samo środowisko czy ubiło. Kwaśniewski ma prawo y, marzyć. Tak. Y, y, czy nie to ma samo prawa. środowisko u, 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 ubiło Jaconia? nie? No nie. Nie. Więc y, 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 był taki mądry pan, hmm. piszący George, George Orwell. Orwell. Tak. Orwell. I on y, 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 gdzieś tam napisał, że nazwał tę kulturę, tylko nie chciałbym w tej chwili skopać, że kultura, która polega na tym, że jeżeli dwie osoby powiedzą to samo zdanie, nasza osoba i wasza osoba, mhm. to to, co powie nasza osoba, to jest słuszne, a to, co powie wasza osoba, to jest przestępstwo. Mhm. I na tej samej zasadzie to wszystko funkcjonuje. Że jeżeli Piotr Jacoń powiedział o Kaczyńskim, że nie ma prawa do marzeń, to znaczy, że nic nie powiedział. Jeżeli, jeżeli ja powiedziałem, że ciekawy jestem, bo ciągnąłem dalszy ciąg myślenia Jarosława Kaczyńskiego w tym całym żarcie, to okazało się, że obraziłem wszystkich inaczej myślących i inaczej postępujących w tym kraju. I mało tego, zasugerowałem, że w takim razie powiedziałam, że to został Wam jeszcze tylko Kaczyński i Czarnek, żeby, żeby po prostu już ten temat skończyć. No to się o, 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 wiesz, obrazili, że w ogóle nie, nie zauważył tego problemu w tym wszystkim. Ale to też można wytłumaczyć, bo ta kultura posługuje się jedną rzeczą, a mianowicie nie pluj za wysoko, bo ślina może spaść na ciebie. W związku z tym się pluje na odległość, tak, żeby kogoś trafić. Mnie wybrano. No właśnie, bo to tak trochę wybrano, dlatego że w Stanach to ten cancel culture był bardzo modny. Cancelowano kancelowano bardzo wielu znanych piosenkarzy, w ogóle osoby, osoby które, no naprawdę, nie wiem. Ale Kanye ten... West na przykład, które. No, Takie, po które powiedziały coś 50 lat temu, wie pan? Nagle, Albo nawet. Nagle wziąć, ubijać za to, że ktoś mówił 30 czy 20 lat temu wtedy a u, nas, czasy a u nas A u nas problem, właśnie, dlatego, że nie było kogo kancelować, bo tak, bo ci wszyscy, co się pokazywali tam w tych mediach, których, nie, za którymi inne media nie przepadają, no to i tak byli skancelowani. Trzeba było kogoś znaleźć tutaj yy, i kogoś znaleźć, akurat tam na pana trafiło. E, niewątpliwie, niewątpliwie zjawisko takie trochę, mówię, nie wiem czy, muzyk, no, to, no to, to, ale chociaż ta muzyka, nie wiem czy panu bliska, Dead Kennedy, znany zespół hmm. punkowy, miał taką piosenkę, słuchaliśmy nawet tej z Ksenią jadąc tutaj Kalifornia, Uberales. Ona hmm. przewidywała, że właśnie w przyszłości, że, że, że taki reżim totalitarny, niczym trzecia rzecz, będzie w Kalifornii, gdzie na przykład ciotkę aresztują, dlatego że jest za mało cool. Za mało fajna jest ta ciotka. No i że to, co przewidział zespół Det Kennedys, to niczym Orwell też, też trafił, jak powiem, w dziesiątkę, prawda? Pan Brown, który nie nasz Brown, tylko tam hmm. senator Brown, amerykański, nie został prezydentem, tylko Joe Biden, inny senator, został prezydentem, ale tak to się właściwie wszystko, wszystko y, zgadza. Y, jedni też powiedzą, że to wszystko jest wina, że to wszystko agentura wpływu, prawda? No bo wiadomo, Rosjanie. Starają się, żeby uchodźcy napływali do nas, starali się, żeby uchodźcy napływali do, do Stanów, żeby zwiększał się poziom przestępczości, a jednocześnie mówienie o tym, że jakiekolwiek, powiedzmy, robienie selekcji na granicy to jest, ten, to jest faszyzm i tak dalej. Że niektórzy powiedzą, że to wszystko jest właśnie jakaś tam. Ale niech, tam... niech pan popatrzy w tym wszystkim. Putin jest tą osobą, która ubija gejów. No tam o, chyba nie wolno się afiszować tak, w ogóle. I oka tak. okazuje się, że tej kulturze mało to przeszkadza. Nie, hmm. Nic w ogóle nie, nie słychać jakiegokolwiek, że to po prostu przecież to powinien być wrzask na cały świat. Właśnie, to jest też tak, tak, tak. Nikt nie mówi, że prawa, gdzie prawa mniejszości w Rosji. Praw w Stanach i w Polsce jest za mało praw mniejszości. W Rosji jest okej, okay, no nie? W Ale nie wie odbywa. pan, dlatego, że po prostu istnieje demokracja i ci, którzy się rzucają do naszych hardełów, wiedzą, że im się nic nie stanie, więc to jest, wie pan. Takie, bym powiedział, yy, odważny, bo, bo ja od tego nie zginę po prostu. Gdzie. Mogę jeszcze kogoś ubić, ale tak. y, sam nie zostanę ubity. No to jest takie, mówię, y, to jest cały czas zadaję pytanie, gdzie w tym wszystkim jest tolerancja? Wie pan, bo y, 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 patrząc na to, co się wydarzyło y, 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 ze mną, w stosunku do mnie tolerancji nie ma żadnej, no a tak. ci koledzy, którzy to zrobili, nawet nie usiłują się z tego wytłumaczyć. Po mm. prostu wzięli, ubili i, i koniec. No bo teraz, panie Krzysztofie, bo to jest tak, że tolerancja w pewnym momencie się kończy, w chwili, kiedy ktoś z tej drugiej strony, którą... No zresztą pan bronił tak, i tak jak pan wspomniał, tak, że, że ma pan wielu też znajomych, przyjaciół gejów czy, czy homoseksualnych. Jeżeli pan wszedł na taki grunt, który tej drugiej stronie nie odpowiada, no to wtedy ta to tolerancja się kończy. Czyli ta, nie ma tej równości takiej, jaka ale, być powinna. Ale to nawet nie do końca było wchodzenie na jakiś grunt. To jest chyba takie, jakieś takie przeczulenie, które... W sumie tak. W sumie pan, pan Krzysztof w sumie nie wszedł na ten grunt, tak? tylko z, yy, tak jak było wspomniane. Ściągnięto mnie na siłę. Dokładnie, <laughs> dokładnie tak. Znaczy, ale, się tak, urażony. Ale wie pan, najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że przez pierwszy tydzień ta fala hejtu, która się na nas wylała, była nieprawdopodobna. Mhm. Ja jestem stary Litwin, wie pan. Oglądaliśmy wczoraj film o Desmondzie Tutu tu i W Dalajlamie. I oni cały czas mówią, że najważniejszy w, w życiu to jest spokój ducha, spokój duszy, bo od tego można się odbić, żeby robić dużo wspaniałych rzeczy. U nas w domu na Wileńszczyźnie ten spokój duszy był zawsze, dlatego żebyśmy byli na kresach, nas nie było wieku, żeby nas nie palili, nie niszczyli, no tak. bo tam po prostu tak. w ogóle jesteśmy Herbulubicz, stara szlachta, którą gdzieś po, po 86 roku gdzieś tam przestaliśmy istnieć. Jakoś. Ale kulturą ludzi ze wschodu zawsze było to, że nie ma euforii z powodu sukcesu i nie ma tragedii z powodu śmierci. Po prostu jedno i drugie przyjmuje się ze spokojem. W związku z tym, jak ten hejt zaczął się wylewać, ja. To wszystko przez jakiś czas znosiłem spokojnie, natomiast w totalną panikę wpadła moja wiola, która po prostu ona ty, tydzień po bała się wyjść. Mieliśmy coś kupić na targówku w, w centrum handlowym, bała się wyjść do tego centrum, że ludzie nas zabiją. No, tak, I no, na Facebooku też przecież jakie były komentarze czy ataki tak względem pana, pana żony. Wie pan i, i pojechaliśmy do tego. My mówię nie wiem, no, kiedyś musimy wyjść. Po no prostu. Tak, pojechaliśmy i okazało się, że ludzie podchodzą do nas, y, y, są z nami, y, 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 współczują. Y, 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 wie pan obcy ludzie. Tak i, i, ich... to tak Ale to ciekawe zjawisko, że właśnie mówi się o tym Ale tu mało hejdzie. tego. Słuchajcie, do dzisiaj, bo ta, teraz grałem i w, w tatrze, małem w łodzi, w tatrze muzycznym w Poznaniu przychodzą ludzie z jakimi maskotkami, i to wszystko. W, 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 w Dowód tego, że są cały czas ze mną. I nagle się okazało. Co mówię do tych hejterów, którzy słuchają, jeżeli uprawiają hejt w dalszym ciągu? Bo zazwyczaj nie pokazują jeszcze twarzy, czyli to są osoby człowiekokształtne i właściwie. Ale mi się wydaje, że jakieś strasznie młode często. Często są po prostu dzieciaki. Nie, no, wie pan, bez twarzy. No to... no, tak. no ale. Mówię, że to jest pierwszy przypadek kiedy doszedłem do wniosku, że gówno się zamieniło mhm. w złoto, w, w moim przypadku. Po prostu. Mhm. Tak się czuję. Mhm. Także my, myśmy teraz rozmawiali nawet z Wiolą, bo, y, że nie boimy się już tego następnego hejtu, ponieważ i jeżeli ja wiem, że mhm. nic złego nie zrobiłem, mhm. to tak. znaczy ludzie mają oczy i też widzą. To znaczy, że dzidek, który kieruje tym wszystkim, żeby mnie ubić, to jest jeszcze jeden dzidek. No, po tak. prostu. I, i nic więcej albo mały syn no. albo duży skurwysyn, a albo o, po tej, prostu... o tej właśnie cenzurze mówiliśmy o tym co musimy uważać to teraz tutaj można, Amerykanie... można 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 jak najbardziej ja że Amerykanie nie, nie, nas cenzurują pozwalają nam przeklinać <głosy> ale <głosy> przez pierwszych siedem minut e, tak. nie należy przeklinać bo wtedy algorytm działa jak działa natomiast później już jak najbardziej możemy jechać i... tak bo to jest ekspresja tak to jest wyrażanie e, myśli czy poglądów e, tak to może korzystając z tej z, tej, z tej chwili że że, że, że przerwałem naszemu gościowi w e, sposób nieuprzejmy, to już będę kontynuował. Piszą rozmaite rzeczy. Ktoś pisze, pisze Samborski, pan Jaco, strasznym delikatesem. E, pisze Wizun, dlaczego Wałęsy nikt nie zatokował z jego homofobiczne wypowiedzi. Pisze, e, niektórzy, pisze Michalik, że bardzo tendencyjne jego zdaniem z kolei, z kolei szkło kontaktowe było i że jednych obśmiewało do przesady, a innym odpuszczało. To do pewnego momentu. Ja powiem ci szczerze, że przyglądałem się szkół, szkło. To, czekaj, szk szk to, 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 to za kontaktowemu. Temu Widzisz, szkół. Mam... szkół. WOW pisze, że u nas się dwa plemiona ze sobą nie komunikują, dlatego nie ma kogo kancelować, dlatego tak ochoczo, jak się uda kogoś ze swojego własnego, własnego grona złapać, to, 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 to dlatego taka tak się ochoczo zabierają do kancelowania i, i, i Janek pisze też, że my sikaliśmy a nie pluliśmy. To taka tutaj akurat, akurat taka ciekawostka. E, Ksenia nie śpi, pisze też Janek. Tak, I John a John Smith radzi, żeby unikać tych, co krzyczą. Eee, proszę bardzo. No tak, no, ale jeżeli wracając jeszcze do szkła kontaktowego, odnośnie naśmiewania się z jednych czy drugich, ja bym jednak wrócił do początków szkła kontaktowego, gdy jeszcze e, świętej pamięci Grzegorz Miecugow e, ten program e, razem z panem Tomaszem Sianeckim e, e, tworzyli. To pamiętam, wtedy było, u władzy było SLD chyba, chyba czy był marzeń Szkło kontaktowe to się chyba zaczęło. 2006 nie. rok to był. Jak się 18 postawi. lat trwa. Tak. Ale nie zaczął się za zarządów pis szkło kontaktowe, nie, nie? Znaczy nie, nie wcześniej. wcześniej. Słyszałem tak, przepraszam, tu się ja wetnę, ale słyszałem taką opinię, że w ogóle niektórych szkło kontaktowe rozpoczęło takie. Taką, taką, taką wojnę polsko-polską, dlatego że zaczęto, nie, że, że zaczęto nie, nie. Niektórzy tak uważają, że zaczęto podśmiewać się z jednych, ci drugi z dru drudzy z drugich i to się tak nakręciło, bo ci bardziej, bardziej, bardziej i, i, i się. No... Mm, tak, tak, tam, mhm. tak. Było to już sami e, widzowie się jakby nakręcali, Aha. ale jeżeli chodzi o takie e, swobody wypowiedzi, to ja pamiętam właśnie te początki, gdy chyba wtedy był rząd Markabelki. Było to dawno, ja byłem młody, więc też coś innego w głowie niż interesowanie się tą taką polityką, bo bardziej na zlecenie sobie biegałem z mikrofonem. Ale pamiętam, że były zarzuty względem szkła kontaktowego, że są antylewicowi, że w ogóle jak to jest tak możliwe, że, że, żeby w ten sposób krytykować. Potem pojawił się PiS na, na tapecie, bo doszedł do władzy. No i się przekręciło. Po prostu była krytyka tego, co było złe, a chwalenie tego, co było dobre i tyle. Nie pan krytykują zawsze ci, których się bije. W związku tak. z tym no to na tym to polega. No, mieliśmy świetny program w telewizji polskiej, się nazywał Kafe Fusy. W tym kafe fusy był Wojtek Młynarski, Michał Górek, Krzysiek Jaroszyński, ja niemirski Andrzej. I to było w pewnym sensie początek szła kontaktowego. Gdyby, taki do, odpowiednik na tamte do, czasy. Do, do, ja tak. mam żart. Jaki ja, czas, ja jakie czasy, dostarczyć. taki ogórek. Mówcie do, dalej. Tak, do, do, do tego. I w którymś momencie y, zażartowaliśmy z PSL-u mhm. czy z ZSL-u, nie pamiętam, bo to jeszcze wtedy było albo to, albo to. I, a szefem telewizji był Jakiś właśnie z PSL-u, czy z tego ZTSL-u, i żona usłyszała. Chyba i, nawet wiem, i, który. I, 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 tak, i, i podobno powiedziała, jak tak można, żeby w naszej telewizji A. z nas się śmieli. Zrób coś z tym, kochanie. I, I kochanie zrobiło to je buduj. I w ciągu tygodnia nas nie było po prostu. I, 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 i tak to wygląda. No, wie pan, ktoś mi powiedział, że wie pan. Przecież PiS dawał panu szansę, żeby po prostu być ze sobą. Bo ja mówię, jakie? No tak. W ciągu pierwszego tygodnia zostałem szyszczony ze wszystkich możliwych stacji radiowych. Na, nadawałem takie codzienne felietony, chyba tu 17. A e, właśnie, pan właśnie może mieć taką osobistą animozję. E, wie pan, je, je buduje i nie ma. Nawet... Nie, nikt mnie o nic nie, nie zapytał. No. tylko... Nawet prostu. afery nie zrobili jak kancelowali, tylko po cichu skancelowali tak, nocą. po prostu. Już, I już, i, i nie było. I, to kiedy pokochać? A teraz będzie co? Teraz będzie odwrócenie i teraz będzie wszyscy sił z yy, trójki, z innych mediów, no prawda? Jeździ. I odwrotnie. Ciekawe, zobaczymy, bo to ciekawe czasy. Pan, nie, 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 nie. Ja wróci a i Wojciech Manda. Zapytałam znaczy się... się czata G GPT. Y Szkło kontaktowe od którego roku i najpierw mnie nie zrozumiało, bo szkło kontaktowe zostało wynalezione w 1888 tak. roku. Hmm. Powiedziałam, szkło kontaktowe to jest popularny program satyryczny emitowany na antenie TVN24. Premiera programu miała miejsce. W dwa, do, 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 do. 2001 roku. Nie, 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 nie. No jak, no czyli na Berlinie, to dobrze powiedziałem. Ja nie, ja kiedyś szklarze Beskitu, czyli szkło kontaktowe, roku. szklarze Beskitu, książka, y, która była. No jak? no to by się zgadzało. Tak, program typu talk show, w którym gospodarzowie. No to wiemy akurat najważniejsze wydarzenie polityczne. I o tym też w książce wspomina, że trzeba uważać na ten czat GPT, bo on ma halucynacje I co panu powiedział ten czat GPT, że kim pan jest? Czym? Chat GPT jakoś pana też określił jako kogoś zupełnie tam jest w książce taki W ogóle książce polecamy książkę naszego gościa, Krzysztof Dałkrzewicz w rozmowie z Leto Osimkowski. Sposób na przetrwanie, bo nie zajawiliśmy książki. Trzymamy te książki na stole. Dokładnie. W każdym razie też jest y wspomniana taka sytuacja, że Chat GPT. Y nie wpisałam, jakieś, ale jakieś nieprawdy o panu pisze. 2005 rok start trzeba kontaktować. Wie, wie pan. E ja nawet teraz się szykuję do jakiegoś dużego artykułu na ten temat, ponieważ już tak mam serdecznie dosyć tego opluwania mnie. Ale chwileczkę, chwileczkę, jak to, to, to jeszcze to, się, to ja myślałem, że rozmawiamy o czymś coś, było coś się skończyło, o to jakiejś fali. Ale A czy to czas, czas czy to wciąż się dzieje? Wciąż ma Pan takie o, sytuacje, o, że... O, Oczywiście, że y, my ciągle y, ktoś mi przypomina albo y, szkło kontaktowe, teraz y, gdzieś tam chyba w Wangorze się pojawiło w ostatniej, że znowu jakiś zresztą z kultury politycznej coś się tam do mnie przyspawał. Ale wcześniej, wie pan, kilkanaście lat temu ksiądz mi przypisał trzy jeziora na, na Mazurach. O to chciałem też spytać, właśnie. Wie o pan... co to chodzi z tymi jeziorami? Jak zrobić, żeby ksiądz przypisał trzy jeziora? Bo do każdy by chyba. To trzeba jakoś świetną piosenkę chyba napisać. Wie pan. W momencie, kiedy zamieszkałem nad jeziorem Kośno, który jest ścisłym rezerwatem ptactwa, wiem znam, bo to są też krainy. Bo nie podajemy dokładnie lokacji, żeby nam nikt nas nie nawiedził, ale akurat się składa, że nasz gość i, i, i również ja mamy naszą tutaj krainę marzeń w Polsce w bardzo podobnym miejscu. więc jezioro Kośno jest mi świetnie znane, jest faktycznie to piękne, więc taką mało, proszę, proszę kontynuować. I, i jezioro jest ścisłym rezerwatem ptactwa, więc tam praktycznie konserwator przyrody wydaje tylko chyba się tym 70 zezwoleń w ogóle na łowienie w ciągu roku. A to jest duże jezioro. I ono było dewastowane. Przez, przez rybaków, którzy nie zarybiali, odławiali. po prostu to już. Tam, tak, tam, tak, nie... słynna sprawa, tam chyba Energopol Olsztyn tak. trzebił te jeziora strasznie całe szczęście, tak, już nawet nawet. Ja kiedy zamieszkałem, a zamieszkałem w takiej starej rybaczówce w, w mieszkanku, które jest tam 50 metrów mniej więcej. To Przychodzili do mnie ludzie, którzy mówili panie Krzysiu, niech pan coś zrobi, bo tu po prostu niedługo to tylko sama woda zostanie i to wszystko. To pojechałem do marszałka województwa, przedstawiłem mu całą sytuację, jak wygląda. My, marszałek to posprawdzał, okazało się, że nic tam nie kłamie, w związku z tym pogonił tych, którzy łowili i znalazł Dzierżawce, które dzierżawił. Ja do tego dzierżawcy ani nie należałem, ani należy, ani nic. Moja robota była w tym wszystkim, żeby pogonić złodziei mhm. i zrobić coś, co zacznie znowu funkcjonować. Ale okazało się, że na jednym z tych jezior w miejscowości Purda łowił ksiądz Jan Rosłan, mhm. który maksywę killer z szupaków. I on łowił za 250 zł, czy za 300 zł, czyli płacił za szczupaka 2 zł. Jak się okazało, że przyszli nowi i trzeba będzie za szczupaka płacić 15 zł, no to powiedział, że Pan Bóg po prostu już nie ma sił, żeby takich złodziei wziąć. No i treb, ponieważ zapytał, kto w tym wszystkim namieszał, że mu te szczupaki podrożył, to powiedzieli: Tak, i dał satyryk, który grasuje. To w związku z tym, żeby dodać tragedii dramaturgi, bo on prowadzi jakiś portal czy gazetę w Olsztynie, napisał, że po prostu dzierżawie to jeziora i ściągam straszne pieniądze od ludzi dookoła. Do tego dołączył się portal na temat. Który wykombinował, że skoro mm. ja mam trzy jeziora i dzierżawie, to ja muszę być na tyle bogatym facetem, mm. że nie mam mieszkanka 50 metrów, mm. tylko mam rezydencję, no tak, no, no, którą ogrodziłem płotem większym niż nasi, na Białoru odgrodzili nas od Białorusi po prostu. <laughs> I zagrodziłem wszystkim wierzącym w Pana Boga to, aha, dostęp rozumiem. do jeziora. Czyli nie to, że, nie to, że tutaj się jakaś, jakaś kolekcja dbałoś o przyrodę, ale że samolubstwo, że nie dam Wam tych szczupaków. Tak? Nie, I Aha, i o, wyglądało na to, że awansowałem na oligarchę. Mhm. I to w, nawet bym powiedział, wyglądało na to, że wyjątkowo bogatego. Ale i. M, 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 m. Ponieważ zdobyłem telefon do tego księdza, nikogo w życiu tak nie pierniczyłem jak tego księdza, wtedy kiedy do, dopadłem go przez ten telefon. Jeździł przez tydzień, szukał jakiegokolwiek haka na mnie, żeby jednak wyszło na jego stronę. Okazało się, że niestety. Pan Daukrzewicz czystej jak za nie ma jak. W związku z tym, drobnym drukiem, takim jak m, 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 używają banki, że, jak wygląda kredyt, napisał, że bardzo przepraszam pana a że diabeł mu to podrzucił. Pan, no to, tak, to, tak, to, to tak, Człowiek nie podrzuca, tylko diabeł tak, wtedy tak, tak, tak. kusi albo podrzuca, więc akurat jego, jego, jego dopadł diabeł. i tak. To Właśnie I... ciekawe, bo na przykład też, że, yy, że na przykład. Anioł chował, bo ktoś się zginie, to mówi, że diabeł podrzuca, ale jak ktoś zginie, to nie mówi się, że diabeł mm. przykrył, bo już mógł przykryć ogonem. Albo... No nie, przykrył. że Niemiec schował. Niemiec jest. schował, nie, że Anioł ogonem. Te, te, teraz przykrył. to Niemiec chował. Tak. Tak, tak, że Alzheimer. Tak. Ta, no, ta. no, ta. no, ale no i było w ten sposób, że e, później jeszcze na temat Wziął przeprosił, mm. ale wie pan, na tych wszystkich portalach. Tłustym no to... drukiem zostaje. Medialny. Dał tak, medialny. Tak, tak. Fakt medialny. Fakt medialny. Dałkrzewicz, oligarcha. No i ten czat ]但是... GPT już sobie dokopie się b, do tego. B, tak, złodziej. No tak. I teraz jak się tak? zaczęła afera y, 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 ze szkłem kontaktowym, to pani chyba Maja Mościska. No, bo każda afera się jakoś nazywa. Jak, jak pan nazywał tą, tę aferę? No, jakby można było. Każda na... afera się nazywa jakoś przecież, prawda? Bym nazwał Krzyźgy. 6 gate, 6 gate, besta, 6 gate, tak, bardzo ładnie. Także, tak, proszę, to zanotować wrażenie. Tak <gryśla> jak damy, taki jak test, powstanie komisja, prawda, <gryśla> to żeby, żeby, to żeby był nie możemy dać, bo amerykański YouTube no nie ale, nie lubi bardzo niezdarne. Wie pan, jak zaczęła tak. się ta zanima z tym szkłem kontaktowym, no to oczywiście żeby nadać temu większej barwy to dziennikarze zaczęli z powrotem Wygrzebywać tak, w, czy, sprawę. To nie pierwszy raz, kiedy, kiedy się zachowuje niemoralnie, kiedyś już odgrodził jezioro. Nie, a wcześniej tam te trzy jeziora, to wszystko złodziej, bandyta. Wie pan, jeszcze tylko rozumiesz, można by było dopisać pedofilię, ale Kanibalię ponieważ też. ja do kościoła nie chodzę, to w związku z tym nikt nie mógł mnie nauczyć, jak się to. Jak pedofilię... można dostać trzy jeziora od księdza, nie chodząc do kościoła? No, no widzisz, właśnie dlatego. Jak cię nie chodzi, to się dostaje. No, nie, i, 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 i słuchajcie teraz, jakby puenta tego, tego wszystkiego, bo to no nie ma siły, to trzeba się śmiać. Otóż, jak się zaczęła ta afera z, ze szkłem kontaktowym, to pani dziennikarka, chyba Maja Mościska z Gazety, Fakt, Aha. napisała, że nie dość, że mam te jeziora. To jeszcze łowię na nich lemury. O, lemury. Tak. I to się ukazało. M, 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 m. Z tego, co wiem, to lemury się nie łowi na wędkę. I na dodatek jeszcze y, mieszkają na, Magda, na Madagaskarze. Mm, także. Tak. No ale ona niestety zauważyła, że to robię. Co prawda, podobno fakt w ciągu paru godzin tak zagrzewał pod ziemię, że po ale... prostu tego już się dogrzebać nie można. Ale ci, co chcieli zauważać, że łowie te lemury, to zauważyli. I... Znaczy mnie to ciekawi, wie pan, bo to jest tak, że kiedyś uczono nas, jak nas uczono dziennikarstwa, to nas uczono tego, żeby zapytać się u źródła, mm. czyli żeby sprawdzić, czyli że można zadać pytanie. To mogłoby zupełnie zepsuć historię. No ja wiem, no ale to niestety często ale bywało to Przestało tak. funkcjonować. No, wie przestało. Pan, w tej chwili nie, nie. Ja, wie, wie pan, jak widzę w tej chwili gdzieś napis wolne media, to zawsze zadaję pytanie dla kogo. Wolne media, bo wolno podają informacje. Czekajcie, czekajcie. Tutaj Artek pisze, że w 2005 roku powstało szkło, więc prawda. Tak. Dobrze, pytanie się czacie. 2005. GPT. No 2005. właśnie, no to 18. To dobrze. Rzucił, że ja to... mam darmową wersję. No, Chat GPT lubi mieć halucynacje póki co, szczególnie jak się nie ma zapiętej takiej fajnej wtyczki, którą ja mam zapiętą. Teraz. 2005 nie, ja mowa mówiłem, mowa. że 18 lat. Tak. Tak, tak, no, że... no czyli co? Czyli no powstało za pierwszego pis no, mm, 2005... 25 października 2005 PiS wygrał wybory. Na październiku, aż do Było piątego, tak, faktycznie Wikipedia A? to. Yy, jako yy, taka, taka trochę. Fakrycznie, Pamiętam, że się właśnie, nabijano właśnie. z rządu Belki, więc yy, już sobie. No ale z sprażę, rządu Belki, tak. to żeby się nabijać, to nie trzeba, to wiesz, to do dzisiaj możemy z tego nowo. 16 tak. stycznia. No ale rząd, rząd Belki nie był rządem pisowskim. No nie, 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 był wcześniej. To był mniejszościowym. Tak. Był, mniejszościowy. był ten ostatni. No, ale, właśnie... ale był, no, słuchajcie, Walter wymyślił szkło kontaktowe, że będzie to program satyryczny mhm. i do dzisiaj obojętnie jak go oceniać, to jest programem statystycznym, no tak samo jak w telewizji, mm, prawda? Tak, tak. No tak. Dok do dokładnie w związku z tym yy, 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 prawda jest taka, że jeżeli TVN ma swoją opcję polityczną, to wali w drugą opcję polityczną. No tak. TVP miało swoje hmm. zadania, komu przywalić, no to przywalało drugiej stronie i na tym ta cała zabawa polega. Natomiast myślę, że najważniejsze w tym, żeby nie przeginać pały. No. Wie pan, ale w którymś momencie zaczęło. Ale, tu, zatrzęło, ale, ale tu weź nie przyginaj pały, jak się przecież, no, no nie było takim założeniem, żeby nawet tę pałeczkę troszeczkę nagiąć, a już się okazało, że została przegięta. No tak. No. Więc to nie zawsze, nie zawsze. No właśnie, ale też się zastanawiam, bo no, ten hejt, o którym mówimy, też miałem sytuację, że tam, no akurat ja mam taką naturę, że jak ktoś mi coś zarzuca, co jest niezgodne z prawdą, to ja tak mm, trochę jakby podłapuję, jakby lubię tak Lubię tak trochę lewać oliwy do ognia. Dobrze, dobrze, ale Natomiast... b, 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 wie pan, dopad pana hejcik czy hejt. Oj, oj, i to jak? Mikołaj jest wzorem yy, nie. osoby, która nie obraża się za to, jak go obrażają. Ale to ile ja tego miałem, to naprawdę proszę mi, to, to dwa podcasty byśmy mogli zrobić. I to nawet się zdarzało, że takie osoby, nawet miałem takiego innego gitarzystę w swoim zespole Pytą który jak. No to też długa historia, bo moje wizy, moje, moje, moja współpraca z, z telewizji się nie ograniczała do tego, że byłem tam przez chwilę prowadzącym, robiłem też takie materiały, takie jak jak robiłem i wcześniej i dla TVN-u i dla Superstacji, moje bekowe materiały, no nie mają nic z polityką. Natomiast niektórzy tak mocno jakby zostali porwani tą, tym podziałem tej Polski, prawda, TVN-owskiej i tvp polskiej, że gitarzy, własny gitarzysta, któremu dałem szansę, wyciągnąłem go z jakiejś jakiej debilnej kapeli metalowej, napisał do mnie, ty śmieciu, prawda, i takie rzeczy. No i miałem, to, jak możesz, mówię, Jesus, ale tak naprawdę, tak jak pan powiedział przed chwilą, na ulicy no nie no nie zdarza się. Na ulicy sami mili, sami no podchodzą, tak. gratulują, zbierają, zbierają, że tak naprawdę ten hejt to jest chyba tylko internet. Jakbyśmy nie, nie patrzyli do internetu, wyłączyli ja to... Też wszystko. też hejt spotkał. No, no tak, no pewnie, pewnie. pewnie. No głównie, no tak, ale... tak, tak jak tutaj piszą, że o panu propagandista niektórzy, no bo nie widzą TVN-u, tak o mnie piszą propagandista, no bo nie lubią bo telewizji, z tyłu się zupełnie nie tożsam, ale i nie lubią. No. I to też jest kwestia. No, ale do tak? mojego pytania, czy to jest ten hejt, to jest, na, to jest realne zjawisko, czy to tylko w internecie takie po prostu yy, krzyki tych, co, co ani nic nie mają do powiedzenia, ani nic nie. Hejtują prostu... psami. Najczęściej tak. Myślę, no? że naj, najczęściej nie mają nic do powiedzenia w ogóle w życiu. A? Zresztą muszę panu powiedzieć, ja znam osobę, która bawi się w to. Ale bawi się w sensie, że specjalnie hejtuje? Tak. Tak, czy tak. jest no na dostaje pieniądze za to, By że... Nie, bo on, tak zdaje mi się, że to, to jest jego hobby. hobby. Tak, są ludzie, to, nie, to jest... Co będziesz robiła ja I tak mówię, wezmę sobie piwo komuś przypieprzę A, w ten sposób. Ale to Andrzej też sobie lubi tak usiąść przy Twitterze wieczorem i tutaj tak. napisać że coś, jakiś komentarz taki na przykład. Bardzo lubię. Tez, po, po, też po, którym, po którym w ogóle... Wzburza się fala nienawiści i on siedzi właśnie. Hi, 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 he, 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 he. Może to jest tak, że po prostu Echzafara, ludzie się bawią. Według pana tych ludzi, właśnie może to jest tak, że ludzie się bawią, a my się przejmujemy. Czy to są tacy, Wie którzy pan, nie mają. Ja, swoich ja coś spraw? panu powiem. Gdyby to była zabawa, to proszę uprzejmie, ale dzięki tej zabawie całe mnóstwo dzieci popełnia samobójstwa. No Wie pan, wpada w totalną depresję. Przecież większość tych depresji, które w szkołach są, to dzięki takim hejterom, którzy po prostu te osoby ubijają. No i tak no mediom to... społecznościowym, na przykład szczególnie jakby dziewczęta nastoletnie, które są bardzo wrażliwe, a wrzucają swoje zdjęcia na media, które służą do oceniania ich tak. wyglądu. Także. No. Tak, że że gdyby to, to było samo zabawą, to pies hmm. go To proszę uprzejmie, ale mało tego, ostatnio gdzieś wyczytałem, że jeżeli chodzi o hejt, to my jesteśmy w czołówce w Europie. Po prostu hmm. na samym czubie, no tak. że już gdzieś w wielu krajach, hmm. na przykład bodajże w Irlandii gdzieś tam hmm. wprowadzono jakieś obostrzenia czy coś, że, że uczy się ludzi kultury, hmm. a u nas y y y y wie pan... Wszystkie władze, które miałem, a sobie przypominam, miały taką teorię, że trzeba nauczyć matematyki polskiego, a kultury człowiek sam się nauczy. Mhm. Kultura to się z domu wynosi. I kultura no. z domu. To prawda. Mhm. Po prostu ta kultura była Mnie, wie pan, ja kończyłem liceum pedagogiczne. Dzięki Bogu, że trafiłem do tej szkoły, bo to była najmądrzejsza szkoła, na jaką trafiłem. Przedwojenni nauczyciele, profesorzy, inna etyka całkiem. Ale myśmy w ciągu tych pięciu lat mieli roczny kurs gotowania i pieczenia, roczny kurs kroju i szycia, roczny no i kurs solarki, to tej wszystko, szkole. bo myśmy mieli, ja maturę w 66 roku, mhm. myśmy mieli iść do szkół na wsi, uczyłem na wsi a, nie i, i potrafić wszystko. Tak. Po tak prostu to... mając 19 lat musiałem potrafić wszystko i potrafiłem wszystko. No, ale to jest taki trochę etos polskiej inteligencji, który trochę chyba zaginął, ale który jest nas różni też często z Zachodu, że u nas te w tym zach na Zachodzie, w Stanach jest trochę coś takiego, że edukacja, żeby być tym lepszym, tym, prawda, który tutaj jakby zrobił jakiś świetny biznes czy coś, a u nas zawsze było tak, że edukacja po to, żeby nieść tą edukację, że jakby ktoś, że jakby Osoba wykształcona nie jest wykształcona po to, żeby się zamykać w środowisku akademickim, tylko wyłącznie tylko osoba wykształcona trochę jednak kształci się po to, żeby iść z, to, z tą wiedzą duchą. No, ale ludzi. wie pan, w latach 60. to było 20 lat po wojnie. To hmm. było całkiem co innego, ale pamiętam, myśmy mieli... Kamyczek, kurde, że jak się zachowywać. W latach 60. w tej chwili nikt nie uczy, jak położyć łyżkę, jak położyć tak, to wi właśnie, widelec. No to wszystko wie pan, niedługo, czek zobaczy, że ktoś będzie komputerem próbował, czy tego <słuch> się samemu nakarmić. Także myśmy, i mało tego, niech pan zobaczy, no. że to były lata komuny. Tak. Wie pan, to nie było coś takiego, że w tej chwili już. Pod... Tylko lata komuny, i starano się, żeby mimo wszystko jakoś być w miarę kulturalnie wykształconym, by mało tę te, kulturę przekazywać. Ja, Mój dyrektor liceum, pan Marcin Pydy, powiedział, kiedy zdawaliśmy maturę, że za pierwsze pieniądze. Nauczyciel powinien kupić sobie radio i zegarek. Żeby nie spóźniał się do pracy i żeby wiedział, co się dzieje na świecie. Uwaga, spoiler, bo nawiązuję ja właśnie do książki. Książkę pan napisał. Tak, Państwo. trochę spoiler. I co za pierwszą wypłatę pan zakupił? A wie pan do Nie, my... właśnie nie zakupiłem pan radia. Ja nie zakupiłem, bo, no bo kolegium mi zabrało 500 zł po prostu tak, że... A wynagrodzenie 1300, tak? 1250. 1150, tak. I teraz też edukują, ale inaczej edukują. Teraz jeżeli w czymś edukują, no to edukują nas jak jakich zajmków używać. O tej, o, tej, o tej modzie tutaj żeby nie było, że my tylko tacy, jesteśmy, tacy jesteśmy mało to ostatnio oglądałem profesora Bralczyka, który również no, nie wyrażał się zbyt pochlebnie o tej modzie. No, no, ale... no, jak, zawsze się mówiło pani, albo, albo kobieta, albo no, dziewczyna, akurat. a teraz mam mówić istota żeńska, kurde nie, osoba, osoba z macicą. Albo osoba z macicą. Aha. No, do tego jeszcze nie doszedłem. No właśnie, to mnie trochę podkręci cię po tym spotkaniu. To no ja... osoba menstruująca. Ja słyszałem z kolei, że należy tak mówić: jak do słońca. I to są dwie wersje. Jedna wersja jest ładna. Bo to słońce, słońce wyszło, słońce zrobiło, a druga wersja jest brzydka, bo niektórzy mówią, że tak jak do gówna. Prawda? No Ale bo... nie, to jest tak jak było, właśnie nawiązanie do czasów PRL-u. Jak, jak przychodzi ktoś. Do... Zrobiliście, przyszliście. Przyszliście, tak. No, co tak zrobił? Sto... Co tak no stoi? Tak Rozbierze się, a. położy no. się na kozetce, no prawda? Tak. Będzie badane. No i to, to, to właśnie wracamy to, to, to do towarzysz tego. Towarzysz Babiuch miał taki, był taki, towarzysz. On w Palace urzędował w, w, w Katowicach, mówił: Mielimy kawę. Różne, różne już takie. nie mamy. Ale to jest tak, że niby to jest nawiązanie do tego, do tendencji światowej. Tylko, że z całym szacunkiem, chyba w języku angielskim nie ma takich odpowiedników. Jak jest, nie wiem, jakaś pani prezes, to jest po prostu i pan prezes jest CEO i, i pani prezes jest CEO, tak? O. Więc to, to bez, nie wiem, bez związku to jest moim zdaniem takie tworzenie tej kultury na siłę i robienie z tych ludzi, jeżeli są, jeżeli mamy podejście takie, jakie mamy, ale żeby traktować normalnie każdego, nieważne właśnie ze względu na... na... Zobaczy pan, tam jeszcze pół roku i by o Jarosławie Kaczyńskim będzie się mówiło, człowiek nie najmniejszego wzrostu. Na przykład. Tak. A na to przykład? też jest żeby tak trochę. Jak, jak na przykład brytyjczycy, <laughs> jak brytyjczycy propagandę kolportowali, żeby obrażać Napoleona, prawda? No to też kolportowali, że on tam jest takim karłem wręcz, ten Napoleon. Napoleon w rzeczywistości miał koło 1,70 m, czyli był niskim mężczyzną, ale no nie był, nie był karłem. No nie. Kaczyński w rzeczywistości też jest niskim mężczyzną, ale nie jest karłem, natomiast. No, Wyższy jest od Millera, na przykład. A czy Millerowi tak? Czy było tak, że Miller, że o, ten każe, karzeł. Mi ten... Właśnie. Albo no, nikt jakoś, no, więc, więc jest to troszkę tak, że jesteśmy w tej swojej satyrze stronniczy, nieuczciwi, no ale kto nam każe być uczciwym, prawda? Wie pan, satyra ma, satyra nie musi śmieszyć. Satyra hmm? ma się trafi... tak. Satyra musi trafić. Trafić hmm? w głupotę, hmm? trafić w głupiego. I to jest zadanie satyry. Jeżeli będzie ona śmieszyć, no to dobrze, bo przy okazji jeszcze ktoś się pośmieje, ale jeżeli się trafi i zatopi, to znaczy też chwała temu, co wziął i to wymyślił. Także to nie, nie, nie. Jeżeli to ma być od początku do końca wyłącznie śmieszne, no to wtedy to idzie w, po prostu w komedię. No tak, to wtedy absolutnie nie jest śmieszne. Tak więc tak, 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 tak jak so z tymi mówiąc polskimi kabaretami, które jakby dla mnie są, znaczy ty, tymi kabaretami, nie mówię o teju, czy, czy mówię o kabaretach typu właśnie tego właśnie, Ale co to mamy, mamy okazję. Ale to traktowano też, też tutaj w obronie pana Górskiego, tak. I reszty kabaryciarzy z tej sceny kabaretowej, jak zostali potraktowani przez telewizję Polsat, tak? Jak zdjęto, zdjęto kabaret, tak? Z Polsatu. No to też jest jakaś forma tam. Ale cenzuralna. dlaczego zostało zdjęte? Bo ch ch chłopaki poszli w politykę. Tak. Do, 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 do momentu kiedy uprawiali żarty o dupie Maryni, z mhm. zaproszeniem, to było wszystko w porządku. Ale poszli w, w politykę i yy, zresztą w, w wydaje mi się, że polsat popełnił straszny błąd, bo gdyby wytrzymał ciśnienie ze trzy tygodnie. To teraz byliby bohaterami. Oczywiście, że tak. Natomiast trzy tygodnie wcześniej zdjęli prawdopodobnie się... na rozkaz kogoś z Nowogrodzkiej czy gdzieś i zrobili coś takiego, jak się nazywa o jeden most za daleko. To oni zrobili ja myślę, że to było o jeden nawet tydzień za szybko po prostu. Znaczy, wiecie, no, jeżeli chodzi o. No, naprawdę mi się nie, nie wydaje, że to, aż tak dosłownie, że ktoś Nie, Myślę, że to było zapobiegawcze. Wydaje mi się, że Polsat trochę też, też, też chce taką pozycję zająć, że. Tak. Że oni są trochę, prawda, po środku po prostu, że Polsat jakby taką polityką. Cenzurą, cenzurą tego nie wiesz nie pokazali. Polsat, no. m, m, Polsat to jest przede wszystkim solosz. No ale nie, szef, ale, ale, nie telewizja, no, właściciel. sekundeczka Sekundeczkę. Prowadzi bardzo duże inwestycje i bardzo duże interesy. Dużo większe niż telewizja Polsat, bo wbił się w te elektrownie atomowe i w to wszystko. I ja prawdopodobnie został zasontażowany w jakiś mniejszy czy większy sposób, żeby odpierniczyć się od... Polsatu od PiSu przed wyborami. Mogło tak być, nie wiemy tego na pewno, ale mogło no, ale tak być. Muszę panu ale... powiedzieć, że dawał 60% przeciwko 40%, że tak się stało. Ja w ogóle tak jestem taki trochę tak ostrożny do tego, że ludzie tak się mocno przywiązują do tych różnych marek, stacji, bo na przykład jeżeli chodzi o samą treść, no to bardzo przez wiele lat opowiadał pan Miszczak, był dyrektorem jeżeli chodzi w TVN-ie. Odpowiadał za to, co się na nie pojawia. Teraz jest w Polsacie. I raczej nie sądzę, żeby pan Miszczak zmienił jakoś poglądy, a jednak Polsat stara się zająć te pozycje pomiędzy tvn Ale a TVP. Pan, pan Edward Miszczak raczej patrzy z y, trochę innej perspektywy. Patrzy z perspektywy y, ilości zer po danej kwocie. To Rzucie, ma się opłacać. Że... Moja jedyna interakcja w życiu y, y, nie, tak z panem Miszczakiem była tak, jak coś tam dla TTV robiłem i dostałem... Oszan, no że nagrywam sądy w kapturze i od tamtego czasu nie to robię. Cię to. nie widać. No nie, 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 bo miałem zdjęty kaptur. Tylko chodzi o to, że to wyglądałem jak jakiś taki, podobno wyglądałem jak jakiś taki dresiarz czy coś. Aha. I mi zabronili. No właśnie. I kupili mi ładną kurtkę. <laughs> Widzisz? Nie no <laughs> no może to, to sukces jednak był. no, trochę tak, 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 tak. Więc... Wody. Dużo osób nawet kurtki nie dostaje, także. <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech> Musi w swoim biegać. Nie wiem, czy ona była do zwrotu, w każdym razie mam do dziś. Ale z logiem? Czyli nie. Nie, nie. <laughs> Czyli nie była do zwrotu. <laughs> Czyli nie była do zwrotu. Albo lepiej się nie przyznawać. Tak jest. Zobaczmy, co tam u naszych kochanych pszczółek. O... Podobno Maja Staszko wydała książkę o Hejcie, pisze Bob. O. Adam pisze, yy, poszli na łatwiznę i chcieli się wybić politycznie, ale nie wiem o kim, o kim mowa. A o kabareciarzach, którzy no. zostali kancelowani no Cię, przez no TVN przecież zawsze kabaret żartował z polityki. O, takiej, czy ktoś pisze sposób. o naszym gościu, Dawk, tak z nazwiska, Szewicz był na fali, dopóki nie zadarł z Lemurami z TVN -u. czyli to jest takie pomieszanie kilku historii <laughs> naraz, tych lemury, Lemurami, prawdopodobnie yy, Lemingi, bo to rozumiem, że, yy, że, że, że o Lemingi chodzi. I... S S S S S tak. E Proszę. Ja e, e, ta przygoda z Stefanem, akurat przez te całe 18 lat, do tego incydentu, nie miałam żadnej prośby ani no. cokolwiek, żeby, żeby mówić e, e, na jakiś temat mm. albo że nie poruszać jakiegoś tematu. Po prostu nie było. Pod tym względem hmm. muszę panu powiedzieć, że to był absolutny komfort. Hmm. Tego wszystkiego. Nie no, mówić satyrykowi, żeby o czymś nie mówił, to jest kopanie się na minę, bo on na pewno no, ale to powie no, to wtedy. tak jest, no wie pan, no to m, przecież hmm. jeżeli te kabarety występowały i mówiły żarty takie, jak mówiły, no to dlatego, że ktoś je do tego namawiał albo nakłaniał. Ale to na, też. M, proszę. Natomiast natomiast niech pan zobaczy. Z Robertem Górskim. Ja zresztą muszę panu powiedzieć, że mam ogromny szacunek i do Roberta, i do Artura Andrusa, że stali, stanęli w mojej obronie, dlatego że w dzisiejszych czasach jest to naprawdę rzadkość, mhm. że, że zauważyli, że jest jakieś gówno za przeproszeniem i stanęli w mojej obronie, Ale I Bardzo rzadko to, a to muszę się wciąć. Michał Migała, nasz współprowadzący, dzisiaj nieobecny, chyba był, jak ktoś nie zna sytuacji, proszę sobie poczytać, również w takiej sytuacji, kiedy ja się znalazłem to kolega Migała również zrezygnował z bardzo lukratywnej posady, hmm. właśnie stając za mną. Bardzo mnie to wtedy w ogóle zatkało, wzruszyło. To było no w i... czasach antyradia. By było w czasach antyradia, tak. Hmm. E, można sobie to wygooglać. Natomiast faktycznie, no takie, bo tu przypomnijmy, pan Andrus i pan Górski, z, po tej całej aferze w, w, w ramach Solidarności z Krzysztofem Dokrzywiczem odeszli również, więc przepraszam za ten, ten, hmm. w, ten tą wstrzał, ale I, rzutkę. I zobaczyłem, wie pan. Szczególnie Robert bardzo mocno dosyć tę te kulturę wykluczenia wbił w ziemię i tam miał swoich parę takich spiczów. I nagle się okazało, że też jest ze znakomitego satyryka, bo jest znakomity, świetnie pisze, dzięki niemu funkcjonuje kabaret moralnego niepokoju. I to wszystko tak. nagle się okazało, że jest chałtużystą, bo ostatnio wyczytałem to w A? kulturze literackiej. Chałturnik, źle... Nagle, wie pan, z, z jednego bieguna na drugi biegun. Już. Z dnia na dzień. Co to... tu dużo mówić? Ciężkie czasy dla satyry. A ciężkie... Właśnie. Nie ma ciężkich czasów dla satyry. Wie pan... Rolą sobie kie, radzić. Kie, hmm? Kiedy y, zmieniał się ustrój, to ja pamiętam, wszyscy mi mówili: Jezu, Krzysztof, stracisz robotę, stracę <śm> będziesz <śm> mówił. A ja powiedziałem wtedy: Nie stracę roboty, ponieważ głupota jest ponadpartyjna. Tak, dokładnie. G głupota się w każdym ustroju y, y, znajdzie i w każdym miejscu znajdzie pożywkę. I m, 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 przepadnie Janusz Kowalski znajdzie się ktoś inny. No. Et, m, czy, czy, mm. no Janusz Kowalski jest śmieszny akurat, to trzeba przyznać chyba tam jest ok. Poznałem też, pozdrawiam, ale panie Januszu, no, proszę wybaczyć jest to trochę zabawny jednak. No. No, o, o, zaznaczę, no, znaczy ostatnio powiedział, że mm. y, Zauważył pierwsze jaskółki wylatujące z tunelu. Mm -hmm. Wie pan, w życiu nie słyszałem Taki o jaskółkach. Nie wiem, w które tworzą politycy. To tak, to... Mówiło o, o wiośnie tu na tak, Nadchodzi tak? albo o czymś, ale. Jaskółki w, tunelu. jaskółki w tunelu. Jeszcze tego nie brałem, natomiast no, wziąłem. Mhm. I, I zrobił sobie zdjęcie na temat na tle bramy cmentarnej. Kto we mnie, a na tej bramie było napisane, kto we mnie wierzy, zawsze żyć będzie. I jak popatrzyłem na to, to mi jednak trochę ochota do życia odeszła, ale przynajmniej przy tej bramie. Teraz jest to współczesny Don Kichot, tak? Bo walczy z wiatrakami. Świerszcze. Świerszcze. Świerszcze, No właśnie czekaj? Świerszcze. A to jak ktoś powie takiego suchara, no to wtedy świerszczę. Znaczy pracujemy nad tym, żeby zamienić na tudum, tudum, tsz, 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 jakoś, ale jeszcze nie A jeszcze kto tego suchara powiedział? No, Może ja, że znaczy że że... z wiatrakami, ale to bo jest... Bo to jest dowcip z zeszłego tygodnia, bo po pierwsze, a po drugie a. tak. Ale, ale, ale walka z wiatrakami istnieje mniej więcej od XVII wieku. Tak, i my zrobiliśmy taką, taki zabieg, bo chcieliśmy, chcieliśmy zrobić takiego clickbaita w zeszłym tygodniu. Nawet nam się udało, bo nam sporo widzów przyszło. Co znaczy zrobić tego clickbaita, że był marszałek kołownia, na tle był tłum wściekłych Hiszpanów, tam z flagami, żeby było widać to Hiszpanie, no i ten Hołownia i napisane Hiszpanie wściekli na Hołownię. No i to była taka sama prawda jak... Prawda? To było kiedyś jak ten burmistrz kocha murzyna, prawda? W tym, to znaczy, była to taka prawda, że no, Don Quixote, wiadomo, serwantę z Hiszpanii napisał Don Quixote, a Don Quixote walczył z wiatrakami, a jako, że ustawę no proceduje, no to, no to... Nie, no to. nie, nie wiem, czy, czy pan się zorientował, że pan wymienił to, co nie powinien pan powiedzieć. Przed Powiedziałem, tak, ale właśnie to też są, są, też są... No niestety, to słowo też odpadło, chociaż... Ja, ja muszę panu powiedzieć, tak. że ostatnio w... W obecności takiej osoby bym powiedział, że afroamerykanina nie Afro sytuacji, z... tak, to bałem się zamówić Ciasto. Nie, bałem się zamówić herbatę czarną Chodzimy i w na związku z tym grunt, tak? wytłumaczyłem kelnerowi, że chcę herbatę bardziej niż szarą. O. Albo te dowcipy. Będą... I zrozumiał tak, zrozumiał tak, że dzięki <laughs> Bogu, bo akurat kelner był dosyć przytomny. Tak, Afroamerykanie afro się nie sprawdzają co do Afrykanów, którzy nigdy w życiu ale... nie byli w Ameryce, co prawda? No ale właśnie, chyba... bo jest że, że osoba czarno. Ale to wie pan Afroamerykan, hmm. ale ale ostatnio spotkałem Afrocholendra. Jest Afropolak też. Spotkają się z czymś Musi żyć. Się... No tak. No bo jest... no bo... Ale to, to jest chyba. Znaczy, słuchajcie, to nie jest tak, słuchajcie, że jak się. Jeżeli Afro urodził się w Polsce, to nie może być Afroamerykan. No ale jest Polakiem, po prostu. Ale jeżeli urodził się w Polsce, to jest Polakiem, a nie afro A skąd słowo się wzięło w ogóle, które jest bez sensu tutaj, a właśnie nie z Afryki, słowo mu. Mogę to powiedzieć, To zupełnie już nie mogę? No powiem, powiem. Murzyn się wzięło stąd od Maura. No tak, no generalnie, że to jest lud. Tak jak, niedobrze, nasi przodkowie nie do końca się znali na Globusie, tak jak nazwali Italię Włochami od Wołochów, tak? Czarnych nazwali Murzynami od Maurów, więc to trochę. Od tego to pochodzi, tak? Trochę... Od ludu, tak. który zamieszkiwał dany obszar. Natomiast teraz chcą nam wmówić, że to jest synonim słowa bardzo brzydkiego, którego zupełnie już nie wymienimy. Świat powariował, ale. No powariował, słuchajcie, powariował, bo to jeżeli mamy wszyscy traktować się na, na równi, Aha. tak, to z każdego można, powinno być można żartować, tak. i no, Tak jak z, z, z katolików. To jest bardzo umarli... piękna konkluzja. No bo to, taka jest prawda, tak, no bo jeżeli jesteśmy na... równi, to jesteśmy równi. A są kurczę, takie no. tematy, że, że nikt nie zaż nikt nie ruszy, na przykład islam. No to też. No to też. No to co? No. Nie może, ale zauważyliście, bo na przykład z kościoła katolickiego, proszę bardzo, bekę kręcicie wolno, prawda? Zauważyliście? A o islamie, na przykład, taką jedną rzecz, nawet, która nie jest żartem. Ostatnio była taka sytuacja, że bardzo wiele osób w amerykańskim internecie czytało Koran, w sensie osób takich mocno, nazwijmy to, łokowych, mhm. zachwycało się na tym Koranem, jak nie wspaniały. Koran, żeby daleko nie szukać, to jest Surma 4, 34, rozdział po rozdziale krowa, jest rozdział kobieta, potem jest rozdział chyba inna trzoda. Mhm. I jest napisane, hmm, prawda, że mężczyźni mają się opieki, opiekować. O, proszę bardzo. Te kobiety, których nieposłuszeństwa się obawiacie, napominajcie, następnie zostawiacie same w łożach, a jeżeli nadal będą nieposłuszne, wtedy, nieposłuszne, wtedy je bijcie. Aha. No i. i, i... No i nic i co, można powiedzieć, no nie no, ich kultura, ale proszę bardzo, taką mają kulturę, tak mają. A ksiądz, raha, ha, wszyscy księża to tacy owacy. Czy to trochę nikuje w dzisiejszych czasach? No, czy... no ale u nas też przecież cały czas yy, idzie w tę stronę, że może kobiet nie bić, a hmm. żadna ustawa nie, 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 do końca nie chce. Yy, Przejść, także tak. być może nie wiem, co my z Tobą zrobimy w dzisiejszym spotkaniu, żeby chociaż trochę odstosować się. To znaczy, że jestem cicho. Tak, Ksenia jest cicho. I niektórzy na, niektórzy z naszych widzów na naszym chodczacie tutaj piszą dobrano z Kseni i tak dalej. To też pytania bardzo Praszam, takie łatwe. A Ksenia ładne. dzisiaj wstała o 6 ja, rano, tak, rano i jutro też I cały wstaje. dzień wisiała na rusztowaniu, bo Ksenia, oprócz tego, że jest malarką, to jest też malarką taką mm, dużo formatową, maluje też murale I pyta pytają się też żeby tutaj nie powiedzieć, że tylko ci dokuczają, że śpisz, to też pytają, kiedy jakaś wystawa twoich prac. To może tak, może. A, a jaki moral teraz? Do... E, reklamowy pewnej. E, nie, mogę, nie mogę powiedzieć. Ale to nie mów komercyjny. Tylko uważaj, się... bo jest zimno. Dlatego maluję, Możemy, bo tak. to jest duża drużyna, ta firma, która maluje murale. Jak jest ciepło, to Ksenia nie ma zleceń. Bo tak. jak jest taka pogoda jak teraz, nie, to dzwoni nie. pogody morskiej. Nie zlecenia, ale siedziałam na Mazurę. No, to są priorytety. Słuchaj, to, jak będziesz siedzieć, to cię zaproszę, to mi nad kośnem walniesz coś może takiego o, ładnego. O, o, a możemy, dokładnie, a ja mogę być jako, że też. wystawa, przepraszam, wystawa będzie w. Tak wspieramy Polskę Lokalną w Garwolinie w marcu. Będą o. i jeszcze będzie w Warszawie, ale szczegóły. A ja nie mogę wspomóc przesuwać. na Mazurach jako taki ekopatrol. Jak ktoś tam będzie coś jakimś akumulatorem łowił czy coś, to można do mnie dzwonić, to ja tam Dokładnie. przyjadę z miejscowymi osiłkami i zrobię porządek. Więc możemy też tak się umówić. Ale że... to w stosunku do tych, co topią akumulatory. Tak, tak tak, 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 tak. tak, tak. Nie tych, co zgłaszają. Nie. Ale chcieliśmy się zaangażować w różne takie sprawy na Mazurach. Chcieliśmy, to warto. Ja w w chcieliśmy tak jakieś tam ja w tym roku byłem pierwszy raz. Może jeszcze powiedzieć. powiedzcie coś na temat tej mojej książki, że bardzo jest. Znaczy jest śmieszna jest. generalnie jest śmieszna. Czy bardzo? Znaczy, ja tak jak <gry> wspomniałem panu w, w rozmowie telefonicznej, e, w latach 90. obserwowałem, jak mój tata oglądał e, pana e, w telewizji. A to nie tak się reklamuje książkę. Ale? No i nowszej książki Krzofa Dałkrzywicz, w rozmowie z o Zimkowski sposób na przetrwanie. Wojna atomowa. Żydzi. I historię z u VAT, religia. Ile opodatkowana jest Twoja spowiedź? Alkoholista, baba hyc, hyc. Chemia i uwagi dotyczące jej oraz inne sprawy, takie jak skandale, socjalizm i Wałęsa. Wiesz, co mnie uczono inaczej. E, I, ksiądz, można... I seks. I seks, I seks. I seks. Mnóstwo, seks. też jest. Mnóstwo seks, seksu. Jest. Wyuzdanego, wesołego. Nie, generalnie dobrze napisana, fajna książka opowiadająca właśnie o życiu pana Krzysztofa, z wspomnieniami również z zapisów pamiętnika. Jest to taka rozmowa. Pamiętnik z... jest o mojej żonie Wiolik, Jest tak. potwornie zabawną osobą i naprawdę sprzedam państwu to kiedy myśmy się poznali... Brno czy Berno? To, to, to już, nie, Moja ulubiona to jest, jak zadzwoniłem ją i, do niej i usłyszałem taki hałas za plecami. I mówię, gdzie ty jesteś? A ona mówi, w Hiszpanii. A propos, właśnie tak. dzisiaj jest w Hiszpanii. Gdzie jesteś? W Hiszpanii. Jest ale cieplotko. gdzie w Hiszpanii? W Barcelonie. Mówię, ale co ty tam robisz? Jestem na meczu. Ale gdzie na meczu? Na jakimś kampnął. Na jakimś kampnął. A dla mnie to katedra, kurde. No tak, choćby, ja jestem kibicem Barcelony. Na jakimś kampnął. A co ty tam robisz? A oglądam mecz Barcelony z jakimiś wpaski. <grym> A mam wszystkie kanały sportowe w domu, także jestem totalny kibic. Włączyłem, patrzę gra Barcelona z Atletico Madryt. I mówię o do Biali. To mój syn by się po prostu dał pokroić. I ja mówię. Ja mówię Wie, Barcelona gra z, jakimś, gra z Atletico Madryt, a Wiola mówi, dobrze wiedzieć. <laughs> tak się no. Roz... No, Później się okazało się, że pojechała z dzieciakami uzdolnionymi piłkarsko, które te, te dzieciaki grały z młodzikami z Barcelony, nawet tam postrzelały bramki. Później Messi im podpisał koszulki, także... Dzieci były szczęśliwe, ale, ale co, 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 co dowiedziałeś? Trzeba szybko napisać, żeby y, ten y, autografy dla nas prosili. Dla kostucia. Generalnie, jeżeli chodzi o, y, no, po przeczytaniu, fakt, że w całości ja osobiście nie przeczytałem, ale kończę, y, stwierdzam, że idealnie się państwo dobrali, jeżeli chodzi o y, właśnie te różnice. To są ważne różnice, bo jeżeli ludzie są tacy sami, to przestają się dogadywać, a tak odkrywają się każdego dnia na nowo. Takie jest moim yy, zdaniem, to jest taki klucz do sukcesu. Jaki w ogóle, jak, jaka romantyczna puenta, romantyczna puenta Andrzeja. Czasami, tak, się czasami się zdarza. Sami się zdarza, wejdzie jak, jako taki stały bench do naszego podcastu, prawdopodobnie. Bo to A, był 25. To był 25. ćwierćsetny odcinek podcastu, którego gościem był Krzysztof Dałkrzewicz. Bardzo dziękujemy Wam wszystkim, kochani. I dziękujemy również naszemu gościowi. Słuchajcie nas i oglądajcie za tydzień w 26. Podcastzie. A Ja już w takim razie zakończę ten program. Proszę bardzo.